Warszawa, osiedle Górczewskie, Górczewska. Zobaczcie, jakie ładne są te many. Ja to jestem fanboy mana i many w ogóle szanuję. Zapytamy kierowcy. Ej, patrzcie, kto tu jest. To jest znany warszawski celebryta. Dzień dobry, cześć. Bardzo. Patrzcie, co za zbieg okoliczności. Ja miło Cię widzieć w stolicy. Ja nie mogę miło Ciebie widzieć w stolicy. Widzisz, wpadłem w gościnę. Ja to bym siebie tutaj się spodziewał, ale Ciebie już w ogóle. Dlaczego nie spodziewał? No to jest chyba Twój autobus, znany i kochany. Dokładnie tak. Masz czasami okazję nim pojeździć pewnie nawet. Głównie posprzątać. Nie, no tak, najbardziej mam okazję nim pojeździć. Powiem Ci... Ja wam tego tak zazdroszczę tutaj w Warszawie, ta zamknięta kabina. Brak sprzedaży biletów. Jest, kurczę. Jest dziesiąteczka, patrz ty, naprawdę, ale tu się da otworzyć w razie czego. Da się. Normalnie otwierasz, tylko że wiesz, tutaj ktoś poprzyklejał mi, tak. Żeby mu to nie waliło, nie wiem po co. Widzisz, ktoś wsiądzie i już ci stuninguje. No, bo to nie wali tak naprawdę, ale ktoś sobie lubi tu coś przykleić. A widzisz, to od której dzisiaj? Zamknij, cieplutko tu ciebie, przyjemnie. No ja lubię się nagrać, wiesz? Pewnie, że tak. Ale to jest też dobre, wiesz, bo jak jest kabina otwarta, to sobie zrobisz ciepło, a pasażerowie mają pretensje, że ty masz ciepło, nie mają zimna, albo na odwrót, nie? A tutaj, albo że tak powiem... Wiesz co, głównie to może jest bardziej, jeśli chodzi o klimatyzację latem, nie? No bo wiadomo, drzwi części otwierasz, tak. Bo ten wóz nie jest w stanie schłodzić. No właśnie. Nie? A ty masz... No właśnie, chłodno. No tam oni myślą, tak. Że mamy chłodno, a ty tak naprawdę nie masz chłodno, tak. Wiesz dlaczego? Masz tam ten sam problem, jedzie cały czas pod słońce. No, no zgadza się. I jak mała szklarnia. Grzeje się cały czas, zgadza i ta klimatyzacja się. Tam się daje. Zgadza się. Do której się. Pracuje, tak? No. Dzisiaj na przykład 20:46 na bramie, czyli... To nie tak źle, to króciutka służba. Od której zacząłeś? Wiesz co, zacząłem o godzinie, żeby ci nie skłamać, według karty ci powiem, bo to... 14:50 miałem. No, to tak akurat. I się wyśpisz i... Tak, 14:26 miałem zmianę tutaj, nie? Czyli jeszcze, wiesz, 26 parę minut przerwy na przygotowanie się do jazdy. No i ogólnie dzisiaj mam 9 godzin 38 pracy, 6 godzin 52 minuty jazdy. Okej, okay, jest czas na gazetkę, jest czas na kanapeczkę i na pogawędkę, spadnie, i na pogawędkę. Tak, to najważniejsze. Dobrze trafiłem, widzisz. No właśnie. Dobrze tak, się że... tak liczyłem, kto się odezwie, kto się odezwie, no kto właśnie. Ma czas i a proszę ja tak bardzo. Tak, mówię, usiadłem sobie tu w ekspedycji, tak no. Mówię. A kuku. A kurczę, no co prawda z drugiej strony Warszawy byłem, ale niedziela, ruchu to nie ma. Domyśliłem się, bo jechałeś z Solbusem. Więc a, to tak, aż tak? Kronika, tak. A, mówię, także rozumiem. Wiedziałem, gdzie mniej więcej jest. A ty jesteś z której zajezdni? Leszczowa, R2. Czyli ta lepsza i ta gorsza, czy jak to jest? Wiesz co, nie powiedziałbym, czy lepsza, czy gorsza. Każdy wozy inne? Wiesz co, to są zajezdnia z jedną jedna z zajezdni, która ma najświeższy tabor. Ale to jest tak, że jedna zajezdnia jeździ bardziej po centrum, a druga jeździ na przykład za miasto bardziej? Czy... Tak, no bo Woronicza to też przecież centrum jest, miasto tak? To jest podzielone tak teoretycznie, mhm. Wiesz, o co chodzi. My bardziej lewą stronę ogarniamy. Aha. Stalowa bardziej z prawą stronę, no lewą też ogarnia, ale bardziej tereny z drugiej strony Warszawy. Wiesz o co chodzi? To jest podzielone, mhm. Bardziej, tak, nie? Tak. Każda zajezdnia. No i dodatkowo dochodzą jeszcze ajenci, czyli Mobilis, Arriva, PKS Grodzisk Mazowiecki, którzy mm-hmm. jeżdżą wszędzie, po całej Warszawie. Ale to powiedz mi, to ty pracując, no bo to jest tak naprawdę ta zajezdnia i ta druga, to jest MZA. Tak. Ale ty pracując na jednej zajezdni, nie przychodzisz czasami do pracy do drugiej zajezdni. Nie jesteś jakby zatrudniony w tamtej zajezdni, więc jesteś nie, w tej, tak, jeździsz tylko swoimi wozami, a tamtym kierowcom co najwyżej machasz na trasie, dokładnie, czy nawet tak. Niebo się nie spotykacie. No gdzieś tam się pewnie spotykacie, i mijacie. Mijając się, to cześć, wiesz, gdzieś tam na pętlach się może, wiesz, spotkasz, pogadasz, nie, no to wiesz, tam są znajome twarze, no bo są znajome twarze. Nie? U was trolejbusów nie ma, to nie ma tego kiedyś problemu, były, ale... czy się macha elektryką, czy się nie macha. Nie ma, aczkolwiek powiem ci, że na przykład nie wiem dlaczego. Jest takie coś, że na przykład mało machamy sobie z tramwajerzami, nie? Mhm. Motorniczymi. Wiesz, no nie ma tego, czekaj, bo mi telefon zwolę to później. Dzień dobry, dzień dobry. Ma pan bilet? A. Miesięczny. A. No dobrze, to może pan ze mną jechać. Na trzy lata. A co za trzy lata? Co za trzy? Klepnęła mi bilet na trzy lata. Aha. Jak tu na 3 lata? No. Cięcia są super. Czekaj, o tramwajach. O tramwajach, tak.
Także mówię, no nie machamy sobie z tramwajarzami, nie motorniczymi, aczkolwiek no. Ja macham i widzę, że nam... No bo to nie jest MZ, a jakby to był jeden przewoźnik, pewnie też by było inaczej, niby tak? Nie, niby nie, znaczy oczywiście, że no nie, ale razem robimy ten sam zawód, wykonujemy no, oczywiście. Pasażerów, nie? Tylko oni nie mają kierownicy, nie mogą się skręcić. Dla mnie byłoby to zbyt nudne, wiesz? No, myślałem, tak. Że w tramwajach, ale no. Stwierdziłem, że nie, mówię, i tak skręcę, bo mnie tory pokierują, nie? Tak. A jechać cały czas i trzymać rękę na tym, wiesz, no. Nie wiem jak to się nazywa. Reumatyzmu można dostać, wiesz, tak, no, tak, tak. Nudno, no, wiesz, no. No, to możesz sobie równie dobrze jechać telefon patrzeć, nie? No, no, no właśnie. No to kurczę, no i tak skręcisz. A autobusem jednak nie jesteś przywiązany do jednego miasta. No, zgadza się. Czy tam do miasta, które posiada trakcję tramwajową, czy tam, wiesz, infrastrukturę całą, nie? A tak. Autobusem możesz wszędzie, międzynarodowym, międzymiastowym. Więcej możliwości. Wiesz, dokładnie, możesz ale... więcej możliwości. No i możesz kupić sobie swój. Możesz kupić. Kiedy kupujesz? Nie, no aż tak. Solbusa nie. Swojego. Nie. Aż tak, nie. Okay. Nie, aż tak. Ale gdybyśmy sobie kupić jakiś, to co by to było? Wiesz co? Znaczy ja zawsze bym chciał Ikarusa mieć, nie? Okej, okay, ale takiego co, 260, 280 czy elektryka współczesnego? Nie. Wiesz co, bardziej bym wolał 280, tylko to jest ciężkie do utrzymania. Raz, że przegrzeb i tak dalej, no to wiesz, to co swoje. Weź to trzymaj, dobra, no. Utrzymanie, ale weź to gdzieś trzymaj. Weź to gdzieś trzymaj, no nawet zacznijmy od logistyki, gdzieś to trzymaj. Od logistyki, właśnie, tak, no to się tak. Zgadza, to się zgadza. Dobra, słuchaj, nie chcę... Nie chcesz mnie wyganiać, ale mam sobie iść, bo masz odjazd. 7 sekund właśnie dobrze, także dziękuję serdecznie. Dziękuję. Do zobaczenia w takim razie na trasie. Miło. Do zobaczenia. Wziął i pojechał! Ach! I tyle go widzieli. Szerokiej drogi.